Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jak ustawić fotel w samochodzie, by jechać wygodnie i bezpiecznie? Prezentujemy 6 kroków do prawidłowej pozycji za kierownicą. Właściwa pozycja za kierownicą powinna być pewnym kompromisem pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem. Powinna nam zapewniać z jednej strony możliwość sprawnego manewrowania mechanizmami sterowania pojazdem, a z drugiej strony powinna zapewniać bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia jakiejś sytuacji, nazwijmy to awaryjnej, na drodze. Powinniśmy zacząć od wyregulowania odległości siedzenia od pedałów. W tym wypadku powinniśmy przeprowadzić taki prosty test, wcisnąć sobie stopą pedał sprzęgła do oporu. W tym momencie widzimy, że żeby wcisnąć to sprzęgło, muszę wyprostować zupełnie nogę. No to jest zdecydowanie zła pozycja z tego prostego względu, że w przypadku powstania awaryjnej sytuacji, gdzie trzeba te pedały docisnąć mocno, wcisnąć je do końca, możemy doprowadzić do uszkodzenia stawu kolanowego, ale nie tylko, miednicy. Ustawiamy odległość siedziska. Ta odległość powinna być ustawiona tak, że wciskając pedał sprzęgła, nogę powinniśmy mieć lekko ugiętą w kolanie. Ustawienie kąta pochylenia oparcia. Nie może ono być ustawione tak, jak ja mam ustawione w tej chwili, czyli ten kąt zbyt duży. Tutaj również z prostego względu, że w przypadku na przykład zderzenia z przeszkodą czy z innym pojazdem odchylamy się do tyłu, no i w tej sytuacji niestety, ale głowę mamy zbyt daleko od zagłówka, no i jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym. Taki podręcznikowy kąt, o którym się mówi w przypadku pojazdu, to jest od 90 do 110 stopni. Kolumna kierownicy powinna być ustawiona tak, żebyśmy przede wszystkim widzieli to, co jest na desce rozdzielczej, ale w momencie, kiedy położymy sobie ręce na kolumnie kierownicy, te ręce powinny być lekko ugięte. To zapewnia nam możliwość sprawnego manewrowania kołem kierownicy. Można sobie przeprowadzić dodatkowo prosty test. Nie odrywając barków od siedzenia, położymy rękę w ten sposób i jeżeli jesteśmy w stanie, nie odrywając barków od siedziska, rękę wyprostować tak, że nadgarstek kładziemy na godzinę 12, to znaczy, że ta odległość jest ustawiona w sposób prawidłowy. Nasza perspektywa widzenia tego, co dookoła pojazdu, ona się zmienia w zależności od tego, jak jest ustawiony fotel. Czyli z lusterkami należy poczekać już na sam koniec. Należy pamiętać o tym, żeby ten pas przylegał do ciała. Czyli po zapięciu pasa bezpieczeństwa nie może być mowy o dużej odległości pasa od ciała, od miednicy. Najlepiej pas przeprowadzić pod kurtką, docisnąć go sobie porządnie do miednicy. Tutaj na odcinku szyjnym pas powinien być możliwie blisko szyi, ale się z nią nie stykać. Nie powinien być również zbyt blisko ramienia, z tego względu, że w przypadku powstania jakiejś sytuacji awaryjnej po prostu ześlizgnie się nam, no i nie zadziała tak, jak trzeba. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv